innowacje teraz, kiedy mamy te czasy burzliwe i może nie najłatwiejsze, czy w czasach komfortowych, one są po prostu konieczne i niezbędne, żeby rozwijać biznes i żeby rozwijać nasze otoczenie. Tak? Bo szczególnie istotne jest, żeby szukać możliwości i szans dookoła nas oraz wewnątrz. I teraz burzliwe czasy powodują, że bardzo często sięgamy po coś, próbujemy szukać na zewnątrz, ale w burzliwych czasach myślę, że warto szukać innowacji u nas wewnątrz też, szczególnie. Natomiast w tych czasach komfortu i spokoju dobrze jest poszukiwać tych innowacji na zewnątrz, bo innowacje to jest cały czas wytrącanie się ze strefy komfortu. Mamy potencjał do innowacji w Polsce. Myślę, że tutaj te tak zwane zasoby ludzkie, czyli bardzo dobrze wykształcona i ciągle kreatywna kadra, zarówno i młodych, jak i tych starszych pracowników, pozwala na to, żeby rzeczywiście wdrażać nowe rozwiązania, wychodzić poza standardowo utarte szlaki i być ciekawym tego, co możemy zrobić lepiej. Firma Baluf jest absolutnie firmą, która funkcjonuje w innowacjach i na przestrzeni historii ponad 100 lat pokazywała, że kilka razy wręcz zmieniała modele biznesowe. Zaczynaliśmy od naprawy elektromechanicznej, produkowaliśmy elementy mechaniczne, jak na przykład praski do szpecli, a teraz robimy sensorykę, systemy identyfikacji, systemu połączeń do rozwiązań w zakresie automatyzacji produkcji. Dziś, kiedy też towarzyszy nam claim, hasło Innovating Automation, to jest taka dodatkowa wskazówka na to, że poszukujemy cały czas wspólnie z naszymi partnerami, z klientami sposobu na to, żeby automatyzować w nowy, inny sposób niż dotychczas, pamiętając o tym, co najważniejsze. A najważniejsze w tym wszystkim jest biznes, który jest tworzony przez ludzi i dla ludzi. To jest taka innowacja i automatyzacja z ludzką twarzą.